Siemaneczko wszystkim, DC Dream z tej strony, witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Brutal Wolfenstein 3D, piętro drugie, poziomu piątego. Niezła muzyka w tle leci, zaczynamy zatem i idziemy w lewo. Na razie oczyścimy oczywiście sobie środek, bo tu na pewno ktoś siedzi. Nie? O, ciekawe. Dobrze, idziemy w tą mańkę, bo tu mamy dwa sekrety do odnalezienia. Zanim pójdziemy tam dalej, to chyba sobie zmienię broń na coś szybszego. Jeszcze psiak jakiś tu się kręci. A nie tylko psiak. Yeah. O, znowu firer. I tu mamy właśnie sekret. Bijamy. Zgarniamy apteczki, amunicję. I lecimy dalej. Co tutaj? Nic tutaj nie ma. Ale tutaj. A możecie znowu. Tu znowu gęba firera. I tutaj też lecimy do następnego pomieszczonka. Zaraz będzie kolejny sekret. Jak już te sekrety sobie obadamy, no to pójdziemy resztę zwiedzić. No i tutaj, o, pusta. Wydawało mi się, że ktoś tu był, ale tutaj jest też kolejny sekret, drugi i ostatni zarazem. Proszę bardzo, znowu amunicja i kosztowności. Proszę bardzo, jeszcze trochę przeciwników zostało, trochę też itemów, ale w każdym razie sekrety odnalezione bardzo szybko. Chyba jeszcze nigdy tak nie było, żeby tak szybko je ogarnąć. Tutaj znowu motyw z tą ścianą, tak wsadzoną. Ale po prostu tędy się nie da wejść, tak? Do tamtego pomieszczenia trzeba się cofać. Tutaj byliśmy po prawej wszędzie, to idziemy do góry. Do tyłu, bo tutaj stałem plecami w tego pomieszczenia. Rozglądam się, bo tutaj muszę uważać, żeby ktoś mnie nie zaskoczył. Na przykład jakiś krzaczek. No, idziemy w tą mańkę. Akurat to jest jedno duże pomieszczenie, tylko dwa wejścia tam chyba były. Zaraz garniemy, co tu leży. Haha, no jak mówiłem. Ciach, ciach, ciach. Dobra. Jak sobie tylko lukam. A, żarcie już mam, że nie mogę podnieść. Czy życie nie żarcie? Mentoli mi się już. Dobra, idziemy dalej. O, granacik. Nice ty. Reload. O! Jest, 5 HP dostałem. Dzięki. Jest, i klucz mamy tutaj już od razu. Spoko, przyda się. Na pewno gdzieś zaraz się znajdą drzwi. W sumie jest potrzebny klikam. A raz się znajdą drzwi, do których on się przyda. Idziemy teraz w prawo. Tak mi się wydaje, bo tam będzie chyba już wyjście. Abym się nie pomylił. A i tutaj. O, tu będzie ciężko. Reset drzwi. Tu mamy sporo przeciwników. Wszyscy czekają tylko na nas. O! Dobra, reload. Teraz pójdziemy dalej, tam jeszcze to nie są wszyscy. Proszę bardzo, teraz tylko czekać, aż wyskoczą do nas. Yeah, jeszcze raz reload. Trzeba kilka razy tak zrobić, no bo to nie jest tak łatwo. Na hita nie wciągniemy wszystkich. Ale warto, tam mamy sporo kosztowności na samym końcu tego korytarza, można powiedzieć. Tego chronią bardzo mocno. Dobra, amunicja. O! Życie tam też trochę będzie do odbicia. Dobra, jest. Wbiłem w końcu tutaj. Ammo się połapie. No beczki to wiadomo, można sobie rozwalić, jakby ktoś potrzebował. Bo tutaj jak zginą po bokach, no to się połapie. To amunicję. No i idziemy już do ostatniego pomieszczonka. Okej, okay, ruchamy na boki, na razie nic. Tutaj wbijamy, tutaj jest przeciwnik. Apteczki są przydatne na później raczej. Ciach, ciach, ciach. Ja się pewnie po nie wrócę, żeby śmiercić tam pożarcie. A tu uważamy, uważamy. Wbijamy do środka. A dobra, idę od drugiej strony go ściachnę, bo tak to nie mogę trafić w ogóle. Przy okazji drugi przyszedł. A, jeszcze jeden tam siedzi, skubając, ale ich tam jest. No, reload, reload. Ile zostało? Jeden przeciwnik, dobra. Rozkosić go tylko.
i już można iść niby do mety. Tak, tu jest pusto, spoko. Dobra, apteczki tylko i do mety biegniemy. Fajna nuta, naprawdę mi się podoba. O, czekajcie, amunicję zapałem całą? Tak troszkę mało mam tej amunicji. I mnie korci po prostu, żeby pójść coś jeszcze złapać. Ciepła amunicja po tej stronie. Więc tylko po amunicję się cofam. Już. Jeszcze trochę mogę złapać. Tu jest. Dobra. I już do mety. Co będzie? Tyle. Dobra. Fajna, fajna mapka. Naprawdę mi się spodobała. Szybko przeszedłem. I dobra, to było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!